Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Startuję na kajak. No dziś jest bezwietrznie może, no może nie całkowicie, ale temperatura minus 7. Minus 7 ponad. Także mroźno. Dzisiaj będą gumki twisterek. Twister, Ripper. Tak to wygląda. Zaraz szuruję. Już prawie nad wodą. Ciekawe, czy coś będzie ruszało. Późna pora, mróz, jak nie wiem. Ale zobaczymy. Jak nie spróbuję, to nie zobaczę. Klepeczka zamontowana. No i jestem już nad wodą. Stali widzowie poznają miejscówę. Standardowo w porcie się woduje. Tu mam najbliżej, najlepiej, najlepsze zejście. No i tutaj niedaleko. Tutaj nie będzie widać za tym. Za pomostem. Znalazłem statko ładnych. No i dzisiaj zobaczymy na te gumy. Na razie bez przynęty będę próbował. Sama guma. Dwa twistery, jedno kopyto. Już pokazywałem, tak to wygląda. Na cięższym przyponie dzisiaj dużo 0,50, bo ostatnio nie mogłem zerwać, aż palec pociąłem. A dzisiaj też mam pocięty palec, ale robiłem sieci stare w pracy i ciachnąłem się nożem, także masakra. Nie wiem, jak będę łowił, ale jakoś się postaram. Zmrożone wszystko. Coś nawet kamera zaczęła świrować. Nie chciała się wyłączyć w ogóle. Także dobra, odpalam kamerę dopiero nad wodą, już jak napłynę na miejscówę. No i lecę. Życzę powodzenia. Strzała. No i dobra, dopłynąłem. Zaczynamy zabawę. Kurczę, z tym palcem mi nie będzie łatwo. I jeszcze w dodatku ten mróz. A i tutaj jak wypłynąłem, to już jest taki wiatr, że nawet już nie będę wspominał o tym. Już się chyba trzeba do tego przyzwyczaić. Na fali dożwali. O kurde. Na kajak, co mi nachlapało, to już zamarzło. Zaraz gdzieś tu sobie naszykowałem. Ha, jak zwykle. Ale mam wody w kajaku. Dziś zakładam odważnik. Obciążenie 400 gram. Nie pilker z żadną kotwicą na spodzie, bo tu jest kupa zaczepów. I na razie, tak jak mówiłem, nie zakładam przynęty. Zobaczymy, czy tu coś stoi. Opuszczamy. O, było branie. I to całkiem ładnie strzeliło. No. Mamy rybkę. Spadła. Nie. Kurde. Jest rybka. Jest, jest dorszyk. No spadł, nie wierzę, no. Kurczę, przestawiam się. O, obgryziony ogonek. Obgryziony ogon. O, kurde, tak jest zimno, że nawet nie wiem, czy będę to zmieniał. Zakładamy rękawice. O,
to będzie katastrofa pod tą falę. O, muszę jakoś się pod kątem ustawić do niej, bo... Kurczę, one łapią za ogony i dlatego się nie wcinają. Kurczę. Zaraz coś pokombinujemy, nie martwcie się. Ja muszę dzisiaj rybę złowić. Na darmo w taki mróz nie pływa. Ale nawet i bez ryb to zarąbista przygoda. No fale, katastrofa. Cały tydzień monitorowałem pogodę. Będzie ładnie, będzie ładnie. A tu o. Chyba jednak założę przynętę, bo jak już ogon urwało w tamtym, a tak mam ręce zmarznięte jeszcze z tym palcem, nie mam jak tej przynęty nawet zmienić. Najszybciej cały przypon, ale na razie zobaczę, założę chyba przynętę, krewetkę jakąś i zobaczymy, co to przyniesie. Muszę nagrywać z klaty, bo mi się połamała całkowicie ta nakrętka od sztycy. Obrobiło się i już druga. Za mocno chyba ściskam. Tam jest ciut spokojniej, płynę tam. A i nie bierzcie ze mnie przykładu, bo ja to robię nie za bardzo bezpiecznie. Bo tak to powinno się mieć na wyposażeniu, jakieś race, nie race, jakiegoś GPS-a, pierdoła, ja nawet telefonu nie biorę, żeby go po prostu nie utopić. Ale jak gdzieś będę dalej pływał, to już będę musiał się w takie rzeczy wyposażyć. Ale to już w przyszłym sezonie, bo pogoda na pewno nie da popływać gdzieś dalej. No dzisiaj w sumie nie ma dużego wiatru, tylko jest takie falowanie oceanu. Delikatny wiaderek też jest i się to wszystko nakłada, plus prądy morskie. No zobaczymy, co to da. Za chwilę tu będę opuszczał. Też pierwszy raz nagrywam tą kamerą na mrozie. Myślałem, że będzie coś kiepsko, bo na początku coś ześwirowało, ale na razie nagrywa. Ale wypis. Potem podpłynę tam do tych skał. Tam fajnie woda tak wycieka z tej wyspy. Bo to jest wyspa, ale ona jest połączona z drogą. Taki półwysep można powiedzieć. Ale sztuczny. Można na niego pieszo wejść. Ja tu przychodziłem. Zresztą dzisiaj będę montował akwarium. I chciałem sobie tam trochę jakichś kamieni ładnych nazbierać. Jak coś będzie, to pobiorę. Znaczy akwarium to mam, tylko że małe. Teraz będę zakładał takie większe. Dobra. Myślę, że tu... Ale wszystko zamarza. I to słona woda. Ajajaj. Ajajaj, gdzie ta przynęta? A tutaj ogon zerwany, ale brania były delikatne, bo delikatne. O, pięknego krewetasa zakładamy, number one. Damy szauri. Kurczę, wędka zamarzła.
Może jak plecionka na szpuli zamarznie. I to słona woda. Nie powiedziałbym, że tak szybko będzie zamarzać. Jest ryba. Jest ryba. I nie jest głupia. O, wypięło się. Wypięł się, jeden został. Opuszczę mu jeszcze trochę. Może tamten większy. Tak. Doszedł. Dosiadł. Dosiadł elegancko. No i jeden się znowu wypił. Normalnie to czuć, bo opór taki schodzi. Kurczę, z tym palcem no katastrofa jest, ale... Znaczy katastrofa. No nie mów, że spadł teraz. Pewnie, że spadł. Ha, kurde. I to na tego czarnego. To jest dobry kolor dorszowy, mówię wam. Spróbujcie, niepozorny, ale... Ale zobaczycie, że prawdopodobnie jak teraz ryba, jak rybę złowię, to będzie w czarnego. O, już mi się cieplej od razu zrobiło. Kurczę, ale tak szybko wynosi, że... Nie ma nic za friko. Trzeba się trochę pomęczyć czasami. Bierze. Jakiegoś malca mamy. Niech będzie i tak. No nie za duży. I mówiłem, pamiętacie, że będzie w czarnego? I proszę bardzo. Maleńki. Ale zimowy, mroźny. Uciekaj, mały. Ale tamte, co miałem wcześniejsze brania, to co było na kiju, to był sztos. Teraz zobaczymy, co się wydarzy. No i jest. Jest rybka i to nie z gorsza. Tak, one tu stoją. Ciekawe, czy będą chciały stać całą zimę. Kurde, wypiął się. Aby jeden chyba został, bo było dwa raczej. A tutaj badylstwo, aby. To tu jest ten zaciep. No będziemy dłubać dalej. Ręce zamarzają, wędka zamarza. Ale jeden jest, no pocieszenie. Nagroda pocieszenia. Siedzi rybka. Dajesz. W czarnego? Jak myślicie? No ten to już no w czarnego. Nie inaczej, także próbujcie na czarne przynęty z dorszem.
Naprawdę mi to już się sprawdza nie raz. To nie jest tak, że tylko raz. Zresztą mówiłem wam to przed. Przed czym? Bo się zaciąłem. Przed wypłynięciem, czy tam w trakcie. Proszę. Taki dorszyk, poprawię jeszcze troszkę kamerę. Proszę. No i taka rybka już mnie satysfakcjonuje. Ma jakąś tutaj pijawę czy coś. Nie wiem, czy to widzicie. Ale dobra, puszczamy rybeczkę wolno. Uciekaj. Dzięki za odwiedziny. No ta czarna to wymiata. Zobaczcie, jest kopyto urwane. Nie zmieniam. Dorszak stoi. Powinien brać. Ale zobaczcie, twistery nic nie łowią. Nic a nic. Jedziemy dalej. Fajnie, że są rybki blisko brzegu, bo jak jest taka pogoda, nie ma opcji daleko wypłynąć. Ale szron na przelotkach. Zamarza momentalnie. Delikatnymi podskokami stukam o dno obciążeniem. No i wybieram takie miejsca przeważnie z dużym uciągiem wody. Jak jest woda stojąca, było branie. Jak jest woda stojąca, to jest nikła szansa. Nic tam się nie dzieje. O, pięknie zassał. Nie wiem, czy to widzieliście, ale akurat opuściłem i to... No, spadł. Coś te haczyki są nie takie, jak trzeba. Siedzi. Ładny. Jest ładny. No, nie spadnie. O, kurdaszka, jak przechyliło. Pomagam sobie tak nogami, bo... dużo wygodniej. A kurczę, z tym palcem to mi tak jest źle trzymać. Jest ładna ryba. To już wam mogę powiedzieć. Już raczej nie powinna spaść. Jak ma spaść, to przeważnie w pierwszej fazie holu spada. No już jest bliziutko. Jak to będzie jeden, to będzie sztosik. Ho, 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 w czarnego. To jest to. Patrzcie, kochani, masakra jest. Wypnę rybkę. Uuu, nie chlap. O, jak sra. O kurde, ale kaban. Zasrał. Spadaj, kurde, się obmi. Obstrał mnie teraz fest. Ojejku. Piękna ryba. Ho, ho, ho. Kurde. A mam miarkę. Przyszła mi miarka z Polski. Specjalnie kupiłem sobie. Taka rybeczka. No, coś świruje ta kamera, powiem wam. Chcę wam ładnie pokazać dorsza. Taka maszyna, no nie mieści mi się. Jest kawał. Kawał klucucha. Proszę, co on żar? Jakąś rybę ma. W mordzie strawioną na pół, chyba wyżygał. O, widzicie, wyszedł mu żołądek. Wyszedł mu żołądek, dekompresji dostał. Także rybę muszę zabrać, bo szkoda ją wypuścić, ona już zdechnie. No niestety. Dostał nie dekompresji, tylko barotrauma to się nazywa. To na przykład karmazyn, to w Polsce się tak mówi, na tą rybę tutaj karwi. Z jakiej głębokości by jej nie wyjąć, od razu żołądek ma na wierzchu, wszystko, pęcherz pławny.
O kurczę, jak mnie zniosło. No i nie mam noża, bo zgodnie ze sztuką powinno się podciąć, żeby krew spłynęła z takiego dorsza, żeby nie było krwi w mięsie. To będzie, powiem wam, to będzie moja pierwsza ryba, którą wezmę do domu. Tutaj z oceanu. Nieraz sobie pstrąga wezmę, ale tutaj z oceanu nie biorę ryby. Pracuję na fabryce, gdzie robimy rybę. Dziennie przerabiamy około 30 ton dorsza w sezonie. Także biorę sobie stamtąd. Tam już jest ryba ubita, tej mi szkoda specjalnie zabijać po to, żeby ją jeść. Także wezmę sobie zawsze z fabryki rybkę, także dlatego nie biorę. Bo jakbym nie miał takiej możliwości, to pewnie, żebym sobie co raz wziął jakiegoś dorsza. Ja nie mam ścisku dupy takiego na... żeby sobie od czasu do czasu rybę zabrać. Oczywiście wszystko... wszystko w miarę rozsądku. A nie nachapać się. Kurczę, nie, ja stąd muszę zmykać z powrotem, tak mnie wyniosło, że... O, teraz będę musiał dużo, dużo płynąć. Zresztą widzieliście, że byłem pod tamtą wyspą. A teraz już mnie tyle wyniosło. No nic, jeszcze może być tak, że będę wracał z kajakiem do domu, tego dorsza położę na wierzchu i ktoś będzie chciał go sobie wziąć, bo nie każdy ma dostęp do ryby, nie każdy łowi, nie każdy na fabryce z rybą robi. Także ja z chęcią komuś dam, a często się tak zdarza, że jak łowię, przychodzą nawet turyści. Także daję im dorszyka. No dobra, płyniemy. Kurde, tyle wiosłowania. Aż się nie spodziewałem, że mnie tak wyrzuci. Słoneczko zza góry wychodzi. Góry ośnieżone już i tutaj ładnie było śniegu napadane, ale poszedł deszcz, wszystko zmył. O, przewachlowałem tyle już, że... Fala jest niekiepska. Wynosi, jak nie wiem, ręce mi odpadają. Wszystko zamarznięte. Długo nie wytrzyma. Bo jest branie i jest ryba. Chyba, że będą takie wjazdy. Jak się będzie tak działo i jak mi plecionka na szpuli nie zamarznie na dęba, to jeszcze coś podłubiemy. Zaraz w ogóle podpłynę na tą wyspę, pokażę wam, jak ta woda wycieka. Teraz znaczy nie wycieka, bo zamarzła, ale bardzo ładnie to wygląda. Zapalę sobie na spokojnie. O kurde, za ogon, a i w mordę też jest. Dlatego tak ten poszedł. On się potem, ale zobaczcie, co ma w pysku. Zobaczcie, co ma w pysku. Czarne, urwane kopyto. Taka rybeczka. O, tu ma jakiegoś... jakiegoś pasożyta. Pomogę ci. O. Dobra, spadaj. No nie wierzę. Wypuściłem rybę i się nadziała na hak. Dobra, poszło. Jest. I mamy rybkę. O, jakoś dziwnie walczy. Kurczę, mógłby być jakiś inny gatunek w końcu. Kurde, jak ja powiedziałem, dziwnie, jak paralityk. Nieduża rybka, ale dziwnie, dziwnie strzela po plecionce. Strasznie żwawa. Wcale nie jak dorsz. Kurczę, jaka fala.
marszyk. O, ale tym razem w czerwonego twisterka zassał. Proszę, taka rybeczka. I ucieka. A nie za blisko. Już się teraz to już się przestawiam. Raz, że będę miał bliżej do tej wyspy. O kurde, to jest normalnie tragedia, jak tu wynosi. To naprawdę trzeba mieć w głowie dobrze, żeby pływać przy minus 7 na takiej fali. A już i rękawy zaczynają mi przemiękać. Także niedługo będę kończył tą sesję wędkarską. Wędkarstwo, siłownia, wszystko w jednym. Już zaspokoiłem swoje potrzeby związane z głodem ryb. Nie wiem, czy wasze potrzeby zaspokoiłem, ale ładnego dorsza widzieliście. No i coś tam z tego odcinka można wynieść. Na pewno ta przynęta czarna, jeszcze wam to udowodnię w kolejnych odcinkach. Teraz czarna przynęta to jest zawsze przynajmniej na jednym haku, a bynajmniej też na dwóch. Bo to jest dobry patent. Dobry kolor. De facto na takiej głębokości jak ta ryba tam widzi. Wcześniej byłem zdania, że ona nie widzi, po prostu na kolor nie reaguje, ale tyle razy na czarnego bierze, a na różne kolory nie stuka. No nie, jeszcze motorówką płynie. Mógłby chociaż trochę zwolnić. Aj kurde, biorę wiosło do ręki, bo aj to jest normalnie, ludzie są porąbani. Zaraz zobaczycie, jak to przyjdzie. Ustawiam się dziobem specjalnie, żeby to wykontrować. Tego nie widać, tak jakby się rozmyło, ale za chwilę wam gwarantuję. O, już mi się ciepło robi, bo mam i boczną falę. Ostatnio też tak było, we wcześniejszym odcinku. No, ale nie jest tak tragicznie. Dobra. Tylko przez ten manewr już mnie znowu zniosło. Aj. Zresztą długo i tak nie napływam, bo teraz dzień to dosłownie można powiedzieć 3 godziny trwa. Zima islandzka. Taka jest. Dopiero od Wigilii się będzie dzień powiększał, a noc skracała. I potem na odwrót. Potem to jest łowieniec. Prawie całą noc widno. Tak to sobie można łowić ryby. Choć w porcie w zimie też by dało radę łowić, bo są latarnie, z tym, że przymarzło. Z tym, że ryba przy brzegu nie bierze teraz. Tutaj jest taka wnęka, wam się wydaje, że ja tak jestem bliziutko, ale te wyspy są wysunięte na ocean, także tak to wygląda. Taś, cip. Dawaj taką 1,5 metrówkę. Podciągnij mnie od razu do portu i mogę wracać. O, jest piękne branie. Ładnie. Piękne branie, ale dorsz nie jakiś powalający. Choć może. Teraz widać, jak przesuwa kajak. Bo na perspektywie wyspy pewnie.
O ile jeszcze mam dobrze kamerę ustawioną. Nie jest głupi, nie jest głupi. Pomału go ciągnę, żeby się przystosował do ciśnienia, żeby mu się czasami tak nie stało jak temu poprzednikowi. No ładny dorsz. Dwa są. O, jeden się wypiął. Nie wiem, może to uchwyciła akurat kamera. A jak ja tą wędkę wziąłem? Oho, się przechyliłem. Za samiuszką wargę. Jeszcze się. Aha. Za plaster się złapałem żyłką. No, nie uciekaj. Piękny dorszyk. Ładne kolory. Tak jakby na piasku siedział, a tutaj jest dno takie kamieniste, skaliste. Popatrzcie mu w oczy, on wam zajrzy. Powiedz, gdzie są ryby. Dawaj dużego kolegę. Uciekaj. Poszedł pięknie. Dopływam do tej wyspy. Kurczę, jakoś muszę się tu tak zamontować. Jest dosyć spora fala, żebym tu jakąś półkę nie przyhaczył. Ale chcę wysiąść. Na spokojnie, chyba zmienię sobie zestaw, ale to zaraz wam powiem, jaki mam plan na ostatnie napłynięcie, bo naprawdę zimno jest. Proszę, jakie nawisy z sopli. Zaraz to dokładnie pokażę. Tylko postaram się tu jakoś wysiąść w miarę. Ajajajajaj. Żeby nie przewróciło. O kurde. Szybko. O. No to jest. Przy takiej fali to jest nie za fajne. O kurde. Cały kajak mam wody. I zamarznięty. O kurde. Stąd może wypłynę. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pełno wody. Dobrze, że nie zamarzła. Wyjmiemy korek. O, w ten sposób ona się tu wyrówna. Dobra. Idę wam pokazać, zanim sobie zapalę. Pięknie te skały wyglądają. Zarąbiste są. Tu jest informacja dla statków. Nie wiem jaka, ale jakaś jest. No, tak to wygląda. Tutaj zazwyczaj jest woda. Ale teraz idzie odpływ. Pięknie to wygląda. Tu jeszcze te fajne kamienie wam pokażę. Tak ich oszroniło. Kurczę, ślisko. Tam już księżyc wychodzi. I tak, wymieniamy przypon na coś większego. Jeszcze sam nie wiem, zajrzę. Kurde, tak pociąłem łapy, krew mi leci, bo mróz jest.
Także tak, odczepiamy tą oliwkę. Wyczepiamy przypon. O, jedna krewetka została. Użyjemy jej. O, tu mam przygotowane pudełeczko z dużymi tuturami. Ale pokażę wam bliżej. Własnoręcznie wiązane wszystko. Kurczę, kajak był dupą w wodzie i już jest na lądzie. Szybko idzie odpływ. Proszę bardzo, tak to wygląda. Wpinamy. I myślę, że w takiego tutura, a jest też czarny, to myślę, że coś uderzy. Coś ładnego oczywiście. Bo jeszcze raz przepływam, jeszcze jeden dryf robię i spływam do portu. Za zimno, kurde, jeszcze plaster mi się podklejał. Ręce pocharatane. Ale nic, walczymy. Walczymy do końca. Obciążenie. O, i tak będzie wyglądał zestaw. Na to przynętę damy. Oczywiście. No i elegancko. Dobra, tą krewetę już od razu nadzieję jedną. Krewetka już zamarzła, kurde. Mrozicho jak. Dobra, idę to zaniosę do kajaka i widzimy się za moment. Nie wiem, czy to tam zobaczycie, ale jest tam foka. Kurczę, krzyżuje plan. Jak przypłynęła, to już będzie po rybie. O, i zanurkowała. Dobra, wypływam. Tak jak mówiłem, ostatni dryf. I widzimy się, znaczy no nie, bo widzimy się jeszcze przy opuszczeniu, przy tym dryfie i potem już spływam do portu. Kończę na dziś, rąk nie czuję, jest zimne. Dobra. Zakładam rękawice. Rękawice zamarznięte, ale zawsze nie będzie tak wiało po rękach bezpośrednio. Rękawice też już podziurawione hakami, bo to z zawodów. Na zawodach używam. O kurde! Ale zimne te rękawice, ale zaraz mam nadzieję, że będzie lepiej. O kurde, miałem przynętę na brzegu założyć. Ale dałem, ciołęcja. Jest branie. Siedzi ryba. Siedzi ryba. Ale jestem zamarznięty cały. Ja pitole. Ważne, że jest rybka. Kurde, zaraz mi glutwarę przetnie. Garnąłem. I w czerwonego, jednak nie w czarnego. Ale chudy. Chudy. Dobra, rybko, uciekaj. Z samego dołu tego zaatakował, nie stoją. Tylko te tutury, one tak nie działają jak te gumy. Jest branie i siedzi ryba. Siedzi ryba. Nie jest głupia. Tak. Tak, siedzi rybka. O, ładnie walczy, ładnie.
Ta daje dużo satysfakcji z holu. Pięknie bije. Ręka mi przymarzła chyba do kołowrotka, bo już jej nie czuję. Zaraz się rozgrzeje na widok dorszyka. Już go widzę, jest ładny. Ładny. Chodź tu, chodź. Nie robię jakichś spektakularnych ujęć, bo tak jestem zmarznięty. Nie mogę tą kamerą operować. Tak jak ją mam przymocowaną na klacie, tak jest. Proszę. Oczywiście musi srać, ale nie chce sra. Aby brały. Jakiś ma krzywy pysk. Ale to tak jak i wszędzie. Nie każdy jest prosty. Ale śmierdzi. Fuh, co ty jadłeś? Proszę. Puszczamy rybeczkę. O, jeszcze mnie tak daleko nie wyniosło. To atakujemy jeszcze znowu. Składamy krewetasa. I opuszczamy. O Jezu, moje ręce. Jest bierka. Siedzi rybka. Zaczekamy jeszcze, się może coś jeszcze weźmie. A objawia się to tym, że ja ją czuję cały czas, jaki ona oporek stawia delikatnie. Teraz spadła. I się naczekałem. Objawia się to tym, że czuję po prostu dany opór i czuć, jak jest takie przydojenie konkretne. Jest większy opór dużo. I jest branie. I siedzi ryba. O, będę ją teraz trzymał na sztywno i w ten sposób będę czekał na kolejną, ale nic się nie dopina. Nic się nie dopina. Choć może teraz nie. Jest chyba pojedyncza sztuka ładna. Jest ładna, albo dwie, bo poczekałem chwilę, może się dopięła. Bo teraz tak jakoś ciężej. Ale myślę, że to będzie ładny dorsz. Stabilnie idzie. Oczywiście muruje w dno. Rzuca łbem. Ta weteczka jest mięciutka, ładnie amortyzuje takie wyskoki. Dwie sztuki. Dwa sztukalce. Jest w czarnego. O, te upasione. Te są nabite towarem. O kurde, wędkę bym. Taka rybcia. O, i spadł. Jaki mam kołowrotek obsrany. Nie wierzę w to. No muszę to... Muszę to wypłukać w tej wodzie słonej. No, jeszcze opuszczamy. Już nie zakładam przynęty, bo rąk nie czuję. Ła! Co to za jakieś czary mary tu się opletły. W lesie będzie fajnie połowić, bo będzie czas pokombinować sobie przynętami, to tamto, a teraz to nawet nie ma jak przynęty założyć tak w łapy zimno. Ale ten dryf jest fajny, bo trzy razy zdążyłem opuścić, a tak to za każdym razem muszę się przestawiać. Kormorany czatują na kamiorach. Bierze, siedzi. Siedzi. Bardzo często jest tak, że jak się ciągnie jednego dorsza, idzie jeszcze za nim dosłownie nieraz to po 5 sztuk idzie za tym dorszem. Nie wiem, o co chodzi.
czy one chcą jeszcze coś mu wydrzeć z pyska, czy coś, ale na zawodach to normalnie za każdym razem tak się działo. Odprowadzały normalnie swoich rówieśników. To nie to, że jakieś większe, czy takie same, identyko na wymiar wychodziły, szły za... Także jakby mieć 10 haków, to by 10 dorszy ciągnął. Dobra, i kończymy. Nie jest wcale taki zły. No i tobie krew leci. Proszę bardzo. Taka rybka w słoneczku jeszcze ładnie nam się zaprezentowała. Czekaj. A jeszcze raz. O, leci piękny orzeł. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale orzeł. Nie wiem, czy było go widać. Ale wielki. Kurde, jakby mnie taki przyatakował, to by mnie z kajaka chyba zdjął. No dobra. Nie ma co marznąć. Już nie będę się przestawiał kolejny raz. A i nie powiem, bo już zgłodniałem. Żona się zdziwi, że dorsza przyniosłem. Zapyta się, co mi się stało, że rybę wziąłem. Ale niestety. Barotrauma ją dopadła. Ale na razie tutaj to mi się pierwsza tak zdarzyła. Na zawodach to jest częstsze, bo z dużych głębokości się łowi. Tutaj to max tak na 60 metrach. To jeszcze ta rybak ją pomału sobie ciągnę do góry, nie od razu na wariata. To ona sobie odpływa. No słoneczko. Dopiero wychodziło, już zachodzi. Taki to jest dzień długi teraz w zimie na Islandii. Dopłynąłem. Dorszyk, którego zabrałem. No tutaj jak siedzę, to mam nogi. To jest taki, no prawie jak noga. Ale wszystko pozamarzane. Sześciuteńko. Gala, to zobaczcie, jak zdjąłem, tak jest sztywna, jakby ktoś był założony. Jakby ktoś był założony, co ja mówię. Jakby ktoś w niej był normalnie, leżał. Wszystko pozmarzane, wszystko. Ale zadowolony jestem z tej wyprawy. Elegancko. No i pomału będziemy się żegnali. Ja już składam wózek. Wpinam go w kajak. Pakuję cały majdan. I do domu na ciepły obiadek i kawkę. Przejrzeć materiał. Także kończę, bo kamera coś świruje, nie wiem, przez ten mróz wyłącza się. Mówi, że bateria już, koniec baterii, jeszcze 30% jest, a się wyłącza. Także ta GoPro 9 może szwankować na tym mrozie. Zobaczymy. No pora na pożegnanie. Kajaczek załadowany, wszystko elegancko. Także rybka tutaj sobie leży. Zaraz ją zapakuję do kajaka. Opatroszę w domu. Czyli strzała. Trzymajcie się. Ostatnia prosta. O kurde. Źle najechałem. Kurde. Musiałem się wrócić, zapomniałem dorsza z pomostu wziąć. Ale jaja. Dorsz już zamarznięty.